Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Ostatnio pod odcinkiem z gry SnowRunner użytkownik o niku Kasia napisał, że ten Chadiners jest jakiś sztywny. Pani Kasiu, czego więcej do szczęścia potrzebne? Ciekawe, co nas dzisiaj będzie czekać. Ale fajna pogoda jest teraz w Fordzie. Ja zawsze czekam, aż minie noc, żeby zacząć odcinek, bo ja nie lubię zaczynać w nocy, powiem wam. W nocy nic nie widać, nic się nie dzieje, jest ciemno. Tak samo w Euro Truck Simulator, ja zawsze pomijam noc, żeby grać sobie w dzień, bo w dzień jest tak jakoś ciekawiej, no nie? Ładniej to wszystko wygląda. Ach, uwielbiam ten sezon, chcę tu nagrać jak najwięcej odcinków na tym sezonie, dlatego, że jest rzeka wyschnięta i nie każdy gracz o tym wie i czasami niektórzy objeżdżają tą rzekę, wiecie, tam na zachodniej części mapy Forza Horizon 5 i można tam sporo ugrać. I można tą rzeką też w ogóle sobie pojechać prawie do samego morza i skrócić sobie drogę. Ciekawe, czy uda mi się użyć tej taktyki jakoś skutecznie. Do tej pory po prostu sobie raz tam przejechałem, ale miałem praktycznie od samego początku wygrany mecz, bo miałem lepszy samochód i tak dalej. No, zobaczymy, co nas teraz będzie tutaj czekać. Czy uda mi się Garbin w ogóle wygrać? Ostatni mecz w ostatnim odcinku mega mi się podobał, bo wygrałem Garbin z 5. poziomem i to nie byle jakim, tamten samochód był naprawdę szybki, ale gościu no nie ogarnął kompletnie i pojechał w drugą stronę. Co on w ogóle robił? Ja nie wiem. Polecam wam zobaczyć tamten odcinek, bo to były fajne akcje. No ale dzisiaj też będą jakieś fajne akcje, mam nadzieję. Po to przecież gram w eliminatora, żeby były fajne akcje. Pojechałem na jakiejś zadupie i znalazłem furę pierwszą dzisiaj. Musimy jakoś nazwać te pierwsze fury, które się zdobywa. Warszawę, dawno nie jeździłem tym samochodem. Jedziemy kogoś szukać od razu. Czekaj, jak wygląda mapka? O! Ktoś mi się pojawił na radarze, jedziemy. Dobra, mamy, zobaczmy mapkę. O kurde, no nie wiem, nie wiem. Coś tutaj grubego jedzie, bo gości od razu na pewniaka. Dobra, to ciśniemy. O! I jedziemy, let's go. Co nam się tu przytrafi? Ja jedę od razu na asfalt. Tam są różne przeszkadzajki i drzewa. Trzeba uważać. Czekaj, bo ktoś tu mi chyba próbuje przeszkodzić. Tak, widziałem, że ktoś tam próbował mnie zepchnąć albo coś. No próbował jakiejś sztuczki w każdym razie. A piąty bieg i max. Kurde, gościu całkiem nieźle pojechał te offroady, ale się właśnie rozbił. Asfalt, typo asfalt, w tym miejscu tylko asfalt, bo tutaj jest loteria. Jak chcesz zagrać w loterię, to zagraj w loterię, a nie jedź przez ten las i miasteczka, można się zatrzymać do zera. Ale tu już można sobie jechać normalnie na przełaj. Moja Warszawa się do tego całkiem nieźle nadaje. Poza tym, że ma niską prędkość maksymalną, 200 km na godzinę, come on. Ale pokonuje całkiem sprawnie te wszystkie tutaj nierówności. I proszę bardzo, pan Lucysław dojeżdża do mety jako pierwszy. Bardzo przyjemny pojedyneczek. Gościu się na mnie rzucił jak na paczkę cukierków. Bardzo mu za to dziękuję. Pozdrowionka i zapraszam do lobby. Ale wiadomo, im dalej w grę, tym trudniejsi gracze, bo przetrwają tylko najlepsi i na samym końcu zaczyna się dopiero prawdziwa akcja. Już mam Ariela. Wow. O, okej. Tam widziałem jakąś zwierzynkę. O kurczę, już jest w pojedynku. Ach, ktoś się na niego rzucił pierwszy. Tu mamy jakiś Dropix. Audi S1. No zmieniać ten samochód na Audi to szaleństwo. Mamy tu napęd na tył w tym autku i przed chwilą zaliczyłem nim glebę. Ale tu już widzę jakiegoś gościa. Rozgrzewam klakson. O właśnie, na następny mecz muszę sobie klakson zmienić na jakiś inny, bo tutaj mam taki poważny, normalny. A patrz teraz. Pik! Co ten gościu stał? W ogóle się nie rozpędził, nic nie robił? Co jest z nim? Okej. No to let's go. A on ma Warszawę, rozumiem, on na pewniaka, tak? Tamta Warszawa to nie jest chyba ta sama, co ja miałem. A o kurde, ale tutaj przeszli. Jakby mnie sam ten stuknął, to już by było ciężko wygrać. No, jeszcze nie wiadomo, czy wygram, ale raczej będzie dobrze. No, Ariel też, zobaczcie, słabiutko, rozwalił się o cokolwiek, strasznie wytraca prędkość na jakiejkolwiek pierdole, bo jest lekki, no nie? Więc z nim taka jazda na przełaj jest ryzykowna trochę. I tą Warszawą mnie podgonił typek. A, no ale nie wygrał.
Zapraszam do lobby, dziękuję za współpracę, to była prawdziwa przyjemność. O nie! No tym samochodem to tylko autostradę zaatakować, widzę, że ktoś funko zgarnął. O, widzę tu jakiegoś gościa, poluje na dwóch, którzy się tam ścigają i ja tutaj wyskakuję. Ty, dwóch jest na skraju strefy, tu są już jakieś prosy. Tu są już jakieś prosy, jeden się na mnie rzuca. O kurczę, będzie ciężko. Kilometr! Oj, będzie ciężko sam tym wygrać. To jest szybki samochód dosyć. I gaz, 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 gaz. 400 metrów. Dobra, nie poddajemy się, jedziemy do końca. O nie, hopa! Aaaa! Będę widział tylko jak on wygra. Kurczę, i wcale nie jechał szybko, ale no niestety, tutaj pokonywanie offroadu wygrało. Ach! Zastanawiam się między dwoma klaksonami. Chyba wybiorę ten. Ach, szkoda, że nie mogę wam tego puścić na nagraniu, ale ja sobie zawsze słucham muzyki podczas nagrywania tych odcinków i teraz właśnie mi wleciał motyw ze Słonecznego Patrola. No część z was pewnie nie zna, ale tutaj był taki kiedyś serial Słoneczny Patrol i tam była taka bardzo chillowa pioseneczka właśnie ze Słonecznego Patrolu i teraz mi leci w uszach. A zapraszam tutaj, o! Nie! Kurde, gdzie mój klakson? Ale to był, nie, no dobra, to jest Garbi. Garbi to nie. Dałem mu spokój, tam jeszcze coś innego jeździło, nie? Czekaj, może... Bo ja w sumie całkiem niezłe auto zgarnąłem tak od razu. Tutaj, 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 a... Ty, ktoś zgarnął Lambo Centenario! 10. poziom! Dopiero co się mecz zaczął! Co za ludzie! Nie chcę tych garbusów wysyłać, takie lamerskie. O, Garbi! Kurde, no same garbusy, no! Muszę poczekać aż... Dobra, pojadę za tym. I poczekam aż jakiś lepszy samochód weźmie i dopiero wtedy goś. Ale to jest i tak, no! Ja chyba powinienem olać te zasady i po prostu wyzywać wszystkich po kolei. Trzeba czekać, jak ktoś weźmie dropa, a zaraz ktoś weźmie Lambo Centenario i mnie rozwali, no. Tu jakie nawrotki! Przecież jakbym go wyzwał, to jeszcze gorzej było z tą nawrotką. Co ci ludzie robią, no? Dobra, tu kogoś mam. Jest! Dawaj! Let's go! O nie, napęd na tył, cholera. Nienawidzę tego. Dobra, jedziemy. Przez stadion? Przez stadion. O kurde, nie, bo tam są teraz te hopki. Nie wiem, czy się tak łatwo na przełaj, znaczy na przestrzał przejechać przez stadion, więc lepiej chyba dookoła. Ej, ten samochód ma niskiego V-Maxa. Mogłem wszystkie te garbi pościgać tam i bym miał z głowy trochę, nie? A teraz zastanawiam się, czy po prostu wygram pojedynek, bo mam gówniane auto. Znaczy, to nie gówniane, no ale wiesz. Nie najlepszy. I zobacz, jak mi tu... O, Broncio tam pojechał, okej. Zapraszam. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Ja sobie pojadę tutaj, cyk. O, trochę... No w sumie asfaltem, nie? Ładnie. Pyk, pyk, pyk. A to nie jest asfalt. To jakaś tutaj... Rozwalił się o budynek. Jak ja to znam. Jak ja to dobrze znam. 600 metrów. Cyk. I... Cyk. I cyk. No co, patrzcie, 200 na godzinę? No ale ładnie się rozpędza do tych 200, trzeba mu oddać, nie? Audi RS7 Sportsback! No chodź tu do mnie! Nie! A czekaj, bo tu 10. poziom, zobacz. Gościu nie wybrał mnie. Czekaj, czekaj, bo on ma lepszy samochód. Przeszkodzimy mu, pa. Aj! Dobra, tutaj mamy następnego typa. Rozgrzewamy klakson. Dawaj, 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 typo. Gdzie on jest? O tutaj. O, ładnie się ustawił, cholera. Dawaj, 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 go. Go, Audi. Oj, tu trzeba uważać. 3 kilometry, daleko. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Oj, nie. O, nie. Wow! O, Audi! Stawaj na koła. Dobrze, jeszcze jesteśmy w grze. Tamten chyba też trochę zwolnił, może nie. Uciek mi daleko. Jedź, jedź, Audi, let's go. Let's go. Let's go! Audi! No co, 160 km? Audi RS7, nie wierzę. Dobra, jadę do końca, tu się jeszcze dużo może... O kurde. Jak daleko kościół jest już. Tak, woda jest wyschnięta, więc na spokojnie możemy cisnąć. Ale ładnie pojechał, o cholera. O cholera.
O cholera, no będzie ciężko to wygrać. Ale jak wygram... No nie, no tutaj już ciężko. Dawaj, dawaj, dawaj! Chyba mnie rozwalił. Czy nie, trafił, cholera. Koniec z zasadami, wyzywam wszystkich na pojedynek jak leci. Kto pierwszy, ten lepszy. Noż kurde, czekałem, 4 garbi minąłem. Już bym mógł mieć dużo wyższy poziom i bym rozwalał. Ale te moje głupie zasady, honor, Bóg, honor, ojczyzna i przegrałem przez to. Szlak by to. W ogóle słyszeliście te głupie żarty o kierowcach Audi, o właścicielach Audi? Czego brakuje kierowcy Audi na imprezie? Zaproszenia. No głupie, totalnie takie chamskie bym powiedział, no nie? No bo co kierowcy Audi mają do tego? No ale tak się ludzie śmieją, bo przeważnie Audice gdzieś tam na drogach rozrabiają i robią głupie rzeczy, więc tak już się utarło. Jeszcze słyszałem inny kawał. Co kierowca Audi robi, kiedy chce przybić koledze piątkę? Klaszcze. Głupie, no totalnie z dupy. Nie wiem, kto to wymyśla, ale czytałem to ostatnio na Facebooku. Jak widziałem posty o tym, że jakieś tam Audi znowu wyprzedziło albo coś takiego. Nie wiem, co to o tym sądzić. A, tu się ktoś w lesie ukrył? Ukrył się Garbi. Garbi kontra Garbi? Let's go. Ja mam taki dobry samochód. Cia, piąteczka. Ale zwieła. Jakim cudem ja jadę szybciej od niego? Jakim cudem go doganiam w ogóle? Że mam taki sam samochód. I cyk. O, możemy tutaj zjechać? Tak, zjedziemy. Na autostradę. 170 km na godzinę. Zawrotna prędkość dla Garbi. Ale Garbi się nie poddaje. Garbi jedzie na autostradę. I pyk. Ile my tu wyciągniemy? Gościu się chyba poddał, nie? Jeszcze jest w grze. 96, 97, 90. Dawaj, 8. 8. Nie będzie. 97 i to jest top. I to jest top. Oczywiście 15 minut musimy się do tej prędkości rozpędzać, ale to jest top. Prawie 200, ładnie. O, a co my tu mamy? Nie, nie wyzywajcie się, ja tu jestem. Ach! Bam, masz za kurde, Lubel. Ten tryb jest chamski, to jest najbardziej chamski tryb w tej grze. Ta gra jest taka jałowa trochę, co? O, nie, 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 tutaj ja się tak łatwo nie dam w to wciągnąć. Wyzwał mnie! Drugi kontra drugi, o! O kurczę, już myślałem, żeby się poszczęściło, bo mi GPS wyznaczył drogę w inną stronę, ale mamy chyba mniej więcej podobne szanse. Co on to ma za furę? Ej, moja fura jest bardzo dobra. Ej, bo to jest Audi. Tak abstrahując od tych głupich żartów. To jest dobra fura, to jest najlepsza fura w tej klasie. Ojej, ja tu chyba ostatnio sfailowałem jakiś pojedynek. Tak, bo to... Czekaj, gdzie jestem? Dobra, już się chyba zrównaliśmy. Dawaj Audi. 2 kilometry, jeszcze wszystko może się zdarzyć. Audi, 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 Audi. Na drogę, na drogę, na drogę, na drogę. Okej. Ty Agonie, co to jest? Porszawa? Ty drop się pojawił koło mnie. Ej, będzie walka! Będzie walka tytanów, patrz! Będzie spychanie! I BAM! Ojej, żebym się tu nie rozbił. Bo tu taka droga niepewna. A gdzie on pojechał? Przecież tutaj jest meta. Aha, on tam objeżdżał coś, okej. Ale nie poddał się, walczył do końca, ładnie. Podobało mi się, super. Chciałem go tak... Bo to wiesz, tu chodzi o walkę, nie? To jest jedyny tryb w całej tej grze, w którym faktycznie czujesz taką rywalizację stuprocentową, taką chamską, jak nie wiem, w Call of Duty, jak tam komuś do dupy przyklejasz C4 na przykład, nie? To jest to! Tutaj możesz zrobić te wszystkie rzeczy. Wszystkie inne tryby, te wyścigi, tam nie ma spychania, nie ma chamskich zagrywek. Tam jest po prostu taka rywalizacja. To jest dobre, nie? Ale też czasami potrzebujesz jednak takiej... takiego kurczycynka pokazać, nie? Swojego, że ej, ja ci tutaj zaraz dam. Dobra, patrz, tutaj ktoś tam nie jedzie. Ej, ja jestem takim słabym graczem! Mam słaby samochód, no bo w sumie nie najlepszy. Gdzie uciekasz? Co on tam? Chodź! Chodź, będzie fajnie, no przecież po to jest ten tryb. Warszawa chyba, nie? Znowu. Tylko, że jakaś mocniejsza na pewno. 4. poziom albo 5.
Pozwolę, ciśnie. No dawaj, gościu, nie pokonam cię przecież, mam wolniejszą furę. Gdzie uciekasz? O, rozwalił się, dobra, dawaj go. Ty, szósty kontra... Ja mam gorszy samochód. Sportsback jest, Audica. O, chyba wymyślimy nowe żarty o Audi zaraz. Bo czuję, że będę miał przerąbane. Tak, patrz jak ciśnie. 3 kilometry prawie. O to czemu on uciekał, jak miał taką świetną autkę? Rozwalił się! O kurde, ja się też mogę rozwalić. Dawaj, Subi! Idziemy z nim walczyć. Spróbuję się do niego zbliżyć. Mam nadzieję, że mi się uda. Jedzie w las! Dobrze. Jadę za nim. O, przejechał tą ładną drogą, dobra. Teraz złapać złapać asfalt. Złapać asfalt. 1,5 kilometra. Oj. Kurde, ale tu płasko jest. Cholera, ja myślałem, że to będzie ten taki wiadukt z wyskok. Jest wyskok. Ale jak on ten wyskok tak ładnie przejechał? Tu jest płasko. O, cholera, niedobrze. 900 metrów. Dawaj, Subi! Subi, Subi, Subi! Subi! O, kurde, ale mi wyskoczył! Subi! Trafił? Trafił, kurde, co za prosy! Ty, ale poszedł na tej autostradzie, kurde! Nie wiem, czy go dogonię tym autem. Ponoć mam całkiem niezłe przyspieszenie, ale nie czuję tego przyspieszenia, ziomek. Pokaż mapę. No ładnie tam ciśnie. Nie poddaję się, cisnę za nim dalej. 109, ej, no jak Garmin przyspiesza tutaj przy wyższych prędkościach. No co prawda te 200 km na godzinę przeskoczył, ale... No bez szału. Okay. O, o, jest, jest na granicy strefy, okej, okej, ja jestem rozpędzony, czyli dobrze. I uwaga, 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 nie zabieraj mi go! O! Ej, no! What the? Dwa tego gościa, on nawet na mnie trąbił. What the hell? O nie, to nic dobrego nie wróży. Czekaj, tu mamy jakiegoś innego typa. Robimy zlot! O, tego mogłem wyzwać, super! Słabszego nie mogłem, a tego mogłem, no brawo! Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz na prostej. Rozpędzę się do 180 i na tym będzie koniec mojego przyspieszania. W ogóle zamiast jechać autostradą, to on pojechał gdzieś offroadami. Co on robi, ty? O, ale się tu gęsto zrobiło. Maserati, kurde, zgarnie Maserati. Wyzwie nam pojedynek. Co się dzieje? O kurde, w tą stronę? Nie, cofaj. O nie, Subaru ma niski start. On ma takiego turbo laga strasznego i na obroty ciężko wchodzi. Ale powinno być lepsze. Co ja powiedziałem, Subaru? Chodzi o Mitsubishi. 3 km, kurde, to musi być daleko, gdzie to jest? O kurczę, to nie wróży nic dobrego. Ale nic, jadę, nie poddaję się. O, tutaj ciekawa sytuacja, jeden atakuje drugiego, czy uda mi się? Jest! Uratowałem chyba miniacza, nie miniacza, tylko Garbiego. Bo Garbi tu uciekał! Ha! Uratowałem mu skórę, Garbi, możesz mi podziękować. Nie ma za co. Ojej, przegrałem ostatnio tym samochodem. Chyba. Czy nie? Nie, po prostu go miałem. Ale czy przegrałem? Nie pamiętam już. Czymś przegrałem. To już jest następny mecz, tak czy inaczej. Dobra, jedziemy. Jedzie to dakarowe Porsche, nazwijmy to. I o, ale wyskoczył, ty. Ja jadę asfaltem kawałek jeszcze. Jedziemy sobie. Rozwalił się. Bardzo dobrze. Zostań tam, jak tak długo jak chcesz. Daj sobie czas, porozmawiaj z kimś czy coś. A potem wróć do lobby, bo chyba na ciebie czas. Dobrze, dojeżdżamy do celu. Pyk, daję radę, fokusiwo. Fokus, fokus, chyba fokus RS. Tak jest. Taktyka dookoła strefy, czyli jedziemy sobie dookoła tej nowej strefki.
i szukamy potencjalne ofiary. Na razie nikt mi się na mapie nie pojawił. Wiecie jak jest w Fortzie? Maksymalnie może, każdy gracz maksymalnie może zobaczyć 11 innych graczy, czyli 11 innych samochodów. I eliminator, w eliminatorze może być 70 chyba 5 osób maksymalnie. Przeważnie tam trafiasz na sesję po 40, po 50 osób, nie? I tutaj jest to tak rozwiązane, że jeśli zbliżasz się na danej sesji do danej grupy graczy, to ci gracze zaczynają się pojawiać jakby na twojej sesji, wiesz? O, czekaj, tutaj widziałem, że ktoś się, kurde, ukrył na krawędzi strefy. To nie jest byle kto. Masz moją uwagę. Jedziemy się z nim spotkać. No, i jak oddalimy się od jednej grupy graczy, to załaduje nam się nowa grupa graczy. Dlatego czasami możesz minąć jakiegoś gracza, nawet o tym nie wiedząc, na trybie Fortnite. Naprawdę. Jak na przykład w małym okręgu jest... O kurde, ty, zobacz. O nie, ale dałem. Czekaj. To niedobrze. Źle się dzieje. Ale to naprawimy. X5. Dobra, zjeżdżamy tu. Tu chyba mamy hopę. I właśnie, może wykorzystamy teraz... O kurde. Aj! Wykorzystamy teraz wyschniętą rzekę. Nie? Tutaj powinniśmy gdzieś do niej zjechać za moment. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo to będzie mecz dnia. Czekaj, gdzie ja kurde jestem? O, trzymaj się. Ale fajnie to zrobił. Dawaj. I tutaj zamiast na gdzie ja jestem? Kurde. Kojarzę tej miejscowy. Dawaj, Porsche! Kurczę, gościu też chyba ogarnął tę taktykę. Tak, tu jest Tama. Pojechał tym miejscem. Ach, ominął te kałuże wielkie. 1,5 kilometra. Kurde, no nie wiem. Będzie ciężko X5 dogonić. Dawaj, Porsche, dawaj! Chyba muszę trochę... Nie no, nie ma co skosić, bo tutaj w drzewo można wywalić. A korytem najlepiej jechać. No dobra, pojadę tu, zaryzykuję. No nie mam innego wyjścia, no. Muszę coś muszę zrobić. Albo skrócić. Albo muszę zrobić coś inaczej niż on. Bo ja go nie dogonię. O! Ty zobacz. Ty, ej, dobrze, że nie wykorzystałem techniki jeżdżenia korytem. Ej, wow. Grubo. Ford Bronco. Proszę bardzo, elegancko, ale fajny pojedynek. Kurczę, nie spodziewałem się, że to wygra, ja już myślałem, że goodbye będzie zaraz. O, a tu mamy jakiś typków, jeden, drugi, trzeci. Dawaj, kogokolwiek. Pyk. Ej, nie trafiłem go. Nie trafiłem go moim laserem. O, dobra, ktoś mnie tu trafił. Kajenka! O, shit! Kurde, nie spojrzałem na mapkę. A Kajenka już się przygotowała. O, niedobrze, teraz może być ciężko. 2 kilometry, prawie 3. Dawaj, Ford Bronco, kurde. Ford Bronco. O, doganiam chyba. Ford Bronco daje radę tak aż bardzo? Bardzo bym się cieszył. O nie, ale zwolniłem tutaj. Dobra, tu się jeszcze wszystko może wydarzyć. Tak jak widzieliście na poprzednim pojedynku. O kurde, ten gracz mi pomógł! O nie, teraz ja sobie nie pomogłem, cholera. Gaz, ale dałem. Ile tu typa jest? Kurczę, tamten typ akurat się rozwalił idealnie. Dobra, jedź w drzewa, dobrze. Ja pojadę sobie tu, o nie, hamuj. Szybko, jedynka, dwójka. Dawaj. Tutaj jest kawałek takiej drogi, prześwit przez lasek. 600 metrów, gdzie to jest? Jadę przez las, tu już nie ma co ten. Nie ma co cudować. Trzeba ryzykować. Nie, w drzewo! Dawaj, Bronisław. Bronisław. Dawaj. Jest! Wow, ale to był trudny przejazd. Trzeba było cały czas na przełaj. Oh, shit. Trzeba było... Czekaj, Kajenka... Okej, może być. Ty, a co my tu mamy na blisko? Coś tutaj było? Jest, typo. Asfalt. I on ma tą Ferrarkę. Let's go, boy. O kurde. Szybko, zjeżdżaj!
próbował mnie chyba uderzyć. Czekaj, co to za miasteczko? Ty, gdzie on pojechał? Dobrze, jedź tam, prosto do lobby. Tu przez lasek musimy. Niestety ta strefa jest najgorsza, bo trzeba dużo przez lasy cisnąć. Okej. Dobrze. Ło, ale się zatopiłem. Musicie sobie też przypisać taki przycisk do szybkiego otwierania i zamykania mapy, bo to jest game changer i trzeba zawsze przed pojedynkiem spojrzeć, gdzie ta mapka jest, bo dzięki temu możecie łatwo wygrać. Ale tego chyba nie muszę wam tłumaczyć, bo piszecie mi, że macie po 200 zwycięstw. Co to jest za fura? Okej. To jest chyba szybkie. Pokaż mapkę. O, tam widzę, że na skraju mapy już ktoś się czai. Co on tam robi? Jakoś tak dziwnie się ustawił. 11 graczy. Ej, to będzie chyba końcówka tego mecza. No dawaj, let's go. Kurde, dobrze, że oni mnie wyzywają. O kurcze, gdzie ja się tu... Oszesz ty. Ja nie lubię tych napisów na końcu, bo już musisz szybko jechać, żeby nadrobić sobie przewagę. A te napisy ci czasami zasłonią tak, że ta przewaga no, jest już nieważna, bo w coś uderzasz. Dobra, powoli. Ty, mocna ta fura. Okej. Kurde, co tu się dzieje? O nie! Typo gdzieś tam naokoło pojechał. Ty, ale ładnie to zrobił. O nie! O nie! O nie, jak tu zjechać na tą cholerną drogę? Co to było za kręcenie tą kierą? Tu jest najgorzej. Jedziesz sobie przez dżunglę, a tu nagle takie coś. Było blisko. O nie. No nic, dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie, ale ten pojedynek był mistrzowski. Jedziemy dalej. Jeszcze jesteśmy w grze, 6 graczy do końca i będziemy chyba jechać na... Ty, a czy tak nie robiłem ostatniego pojedynku na poprzednim odcinku? Właśnie w tym miejscu? Ja już chyba wiem, gdzie będzie meta. W sumie możemy łatwo teraz sprawdzić. O, ale się tam cisną ładnie. Arena Shrinking, czyli teoretycznie jeszcze możemy kogoś wyzwać na pojedynek, nie? Ale to tak pojawi się pojedynek na, nie wiem, 500 metrów, 200 metrów? O, dobra. Head to head disabled, czyli już możemy szykować się do ostatecznego pojedynku. Okej. Dobra. Spójrzmy na mapkę, no dokładnie w tym samym miejscu. Jak my tu pojedziemy? No chyba asfaltem będzie trzeba kawałek. To jest fura stworzona do tego. Potem kawałek offroadem koło jednej z tych chatek naszych, które możemy sobie kupić. Ktoś ma znowu tą... O ja, Centenario. No znikaj ten napis, zasrany! Okropny jest ten napis, to na cały ekran! Przecież wiem i tak, że będzie ostateczny pojedynek, no. Nie muszą mi tego przypominać ogromnym billboardem na cały ekran, nie? Że nic nie mogę zobaczyć, co jest przede mną. Shit! Dawaj tu na górę i... Oj, autostrada się nie opłaci specjalnie, ale spróbuję. No ładnie tym Centenario tam ciśnie. Centenario dobre jest, ono nawet na offroadach sobie jako tako radzi. Ale nie poddaję się, jadę do... O kurde, jadę do końca. Kilometr do mety. Dawaj,
dawaj. Oj, chyba wygra gościu. Da, porobił. Czy nie trafił? Trafił? Ach, pokonał mnie, skończyłem drugi. Ale myślałem, że nie trafił, bo często tak jest, że te szybkie auta nie trafiają w punkty, bo gdzieś tam wyskoczą i przelecą obok. Ale drugie miejsce, jestem usatysfakcjonowany. Dwa ostatnie pojedynki były kapitalne, bardzo mi się podobały. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Eliminatora. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i was rozchmurzyłem z pochmurnego dnia. Trzymajcie się, na razie, hejas.